skrępień. To jest, moi kochani, posiadacz największego męskiego przyrodzenia w Mościbrodach. Tak, to ja, nie, ja jestem z Wołomina. O, z Wołomina, pozdrawiamy Wołomin. Piękny boski, Zbyszek Perkowski, ja jestem Bodzio Boski. Bodzio, pozdrawiam serdecznie. No, a jeszcze mam pozdrowienia dla pani Elwiry z zespołu Make, ona mnie zna. Elwirka, pozdrawiamy cię. Pozdrawiamy. Mariusz tego nie słyszy, Mariusza też kochamy. Nie, Mariusza też kocham, on jest zazdrosny, jest strasznie. Kochasz Mariusza? No, jak syna. Nie. Co nie? Co nie? Ja nie rozpoczynam. Idziemy do twojej sypialni. A nie tylko moja. Czyja jeszcze moja? Ja nic o tym nie wiem bynajmniej. Słuchajcie, moi kochani, idziemy do sypialni Elwiry zespołu Make. Nie wiem, kto nam jest, kto tam na nas czeka. W każdym razie Elwira mi obiecała soczystą noc pełną niespodzianek. Tak jak śpiewasz w swojej piosence, prawda? O nocy, w nocy. Dotknij mnie, całuj mnie i oczywiście noc. No właśnie, noc, 2012. Tak jest, 2012. Idziemy. Gdzie to było kręcone, w jakim mieście? 2012. Kiedyś było w Elblągu, a dzisiaj będzie tutaj, gdzie jesteśmy. Kiedyś było w Elblągu, dzisiaj w Morągu, a dzisiaj jeszcze w Mościbrodach. Moi drodzy, idziemy do sypialni Elwiry. Elwirka, otwieraj. Kobiety mają pierwszeństwo. Zapraszam. Proszę bardzo, wchodzimy do sypialni. I o, Mariusz, przykra niespodzianka. Jaka przykra? Przykra niespodzianka. Mariusz, jesteś z nami. Dlaczego jesteś z nami? Trudno, już wychodzę, cześć. Dobra, to wyjdź, bo Elwira mi obiecała noc pełną wrażeń, tak jak w teledysku. Obiecała mi, że tutaj nocą to się wszystko będzie działo. Moi drodzy, tak wygląda piękny pokój w naszym dworku, w którym nocujemy. Tutaj jest taka zielona kanapa. Kozetka. Elwira, połóż się, przebadam cię za chwileczkę, połóż się. No do czego ty mnie namawiasz? Ja mogę sobie usiąść grzecznie. Mariusz, ty się odstosunkuj od nas. Halo, Mariusz. Proszę bardzo ciebie, żebyś tutaj do nas przyszedł, ponieważ nie wołaj go, to jest wróg, tutaj. To jest wróg branży numer jeden. Ty śpiewasz, ja śpiewam, a on co robi? A on też śpiewa, czasami śpiewa, gra. Kasiorkę zgarnia. O nie, kochany. Nawet opony nie potrafi zmienić. Od kasy jestem ja. Aha, okej. Okay. Tak. Moi drodzy, Elwira z zespołu Make to postać, którą dobrze bardzo znacie z ekranów Polo TV i jeszcze z wcześniejszych dawnych czasów. Elwira jest przeciwieństwem tego, co tak naprawdę powinna wskazywać natura. Ona im starsza, tym ładniejsza, tym fajniejsza. Coraz większa amplituda ochoty mojej na Elwirę rośnie. Elwira, co zrobić, żeby obniżyć napięcie? A możesz pokazać? Znasz prawo Oma? Jaką masz tą amplitudę, powiedz mi? No właśnie, prawo Oma. Im bardziej wzrasta napięcie, tym szybciej maleje opór. Kojarzysz? Chciałabym, żebyś pokazał mi jeszcze raz amplitudę swoją. Im bardziej wzrasta napięcie, tym bardziej maleje opór. Niech i tak będzie, w porządku. Jakie było pytanie?